Pewnego razu w tętniącym życiem mieście w Indiach. Był sobie młody student o imieniu Imran. Pochodził ze skromnej rodziny i zawsze uczono go, czym jest ciężka praca i wytrwałość. Pomimo wyzwań, przed którymi stanął Imran, był zdeterminowany, aby jak najlepiej wykorzystać swoją edukację i zbudować lepsze życie dla siebie i swojej rodziny. Rodzina Imrana poświęciła wiele, aby zapewnić mu możliwość studiowania na uniwersytecie, a on był zdeterminowany, aby byli z niego dumni. Ciężko pracował, długo się uczył i uczestniczył w zajęciach pozalekcyjnych. Napotkał jednak wiele przeszkód na drodze, od problemów finansowych po niepowodzenia w nauce. Pomimo tych wyzwań Imran nie poddał się. Wiedział, że jego wykształcenie jest kluczem do lepszej przyszłości i był zdeterminowany, by odnieść sukces bez względu na wszystko. Jego wytrwałość i zaangażowanie były odzwierciedleniem wartości, które wpajano mu od najmłodszych lat. Gdy Imran kontynuował swoją naukę, zaczął zdawać sobie sprawę, że jego zmagania nie były wyjątkowe. Wielu jego kolegów z klasy stanęło przed podobnymi wyzwaniami i byli zdeterminowani, by wytrwać. Razem stworzyli zwartą społeczność, która wspierała się nawzajem i wspólnie pracowali nad pokonywaniem przeszkód i problemów. Dzięki swoim doświadczeniom Imran nauczył się, że sukces nie zależy tylko od inteligencji czy talentu, ale od wytrwałości i determinacji. Zdał sobie sprawę, że nawet jeśli miał niewielkie szanse na sukces, mógł osiągnąć wszystko, o ile nie podda się. Wiele lat później Imran ukończył z wyróżnieniem uniwersytet i kontynuował udaną karierę. Jego historia zainspirowała wielu innych, pokazując im, że dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości wszystko jest możliwe. Widzisz, w życiu to ty decydujesz, kim zostaniesz. Historia Imrana jest świadectwem siły i wytrwałości w obliczu przeciwności losu. Imran udowodnił, że bez względu na to, jak trudne może się wydawać wyzwanie przy odpowiednim nastawieniu i zaangażowaniu, każdy może spełnić swoje marzenia, a także, że nie musi iść tą drogą sam. Podobnie jak Imran, może stworzyć zwartą społeczność podobnie myślących osób, które mają te same cele. Możecie pomagać sobie nawzajem, a razem będzie znacznie łatwiej i mniej samotnie.